Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz, a przed wami kolejny materiał z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale i od razu oczywiście wskakujemy na strugę, natomiast ostatnio, tak tylko przypomnę, dotarliśmy do krętej drogi, którą mamy tutaj, no i generalnie to jest chyba taki ślepy zaułek na dobrą sprawę, jest to kręta droga do pałacu, tak konkretnie rzecz biorąc, natomiast tutaj mamy ptaka i słuchajcie, okazuje się, że to miejsce uchodzi za świetną farmę po prostu run. Nie wiem, czy to cały czas działa, czy też nie, ale no ponoć to było genialne miejsce. Wystarczyło jakoś ustrzelić tego ptaszora i de facto mogliśmy spowodować, aby on spierniczył się tutaj w przepaść. I dostawaliśmy mnóstwo run, po prostu chyba potrzebuje generalnie jakiegoś tam talizmana, żeby na przykład go trafić tutaj, wiesz, tego ten talizman, o, a może nawet nie? O, czyli to działa, jakby ktoś się zastanawiał. 11 tysięcy inkasujemy tym sposobem, nie? Ja tutaj nie farmię, tylko chciałem tego raz wam pokazać i nie zamierzam tego robić. Zresztą po mojej ilości run możecie ocenić, natomiast takie coś jak najbardziej wciąż funkcjonuje. I teraz tak, patrząc na to miejsce, doszedłem do wniosku, że tamta sekretna droga, taki skrót, którą zostawiłem, to przecież doprowadzi mnie do tego ptaka, a tam jeszcze nie byliśmy. Tam wtedy widać jeszcze kolejnego ptaszora, także słuchajcie, od razu ruszam i sprawdzimy sobie ten teren, który zostawiłem w poprzednim odcinku. Tu się sam o tym zorientowałem, ten odcinek nagrywam zaraz po poprzednim też, także zróbmy to. Przejedźmy się. O Boże, o Boże, o Boże. Teraz by mi zabiły strugę i byłaby lipa. Dobra, to jest właśnie to miejsce. Gdzie jest ptaszor? Tu jesteś. O kurde, to życie ma. Normalnie jak miniboss, nie? Jakiś. A to zwykły przeciwnik, który się respi. Także taka nagroda w postaci 11 tysięcy run jest tak najbardziej adekwatna, słuchajcie, za tego przeciwnika moim zdaniem. Serio, więcej niż za nie jednego bossa. Okej. Okay. Przerywaliśmy mu atak. O kurde. Niedobrze, niedobrze, niedobrze! Zadzioby mnie. Kurde! Już mieliśmy butelkę dosłownie przy ustach, już czuliśmy ten zapach, ten smak. Niestety szkaro o tym butelki US, ale oczywiście no musiało się to skończyć w ten sposób. Tam widzę jeszcze złote drzewo, że jest. Okej. Okay. Myśmy mieli szósty już fragment butelki. No niestety ja już nie mogę jej bardziej ulepszyć. Możemy ulepszyć ją na plus 12 bodajże, ale nie mogę jej bardziej ulepszyć, żeby mieć 15 użyć na przykład tej butelki, niestety. Już osiągnęliśmy maksymalny możliwy poziom. Bardzo niegościnna jest ta lokacja, trzeba przyznać. Dobra. Sporo rzeczy tu jest do podniesienia, mam takie wrażenie. Ciekawe jak z tym kolejnym ptakiem będzie to wyglądało. Co ty robisz w ogóle? W ogóle jak dobrze, że to nie wiem, nie nabija jakiejś szkarłatnej zgnilizny czy coś takiego, nie? Bo generalnie wygląda jak mogłoby tutaj nabijać nam taki status. Pięknie. O kurde, ale za późnieniem zadziało. Co się stało? Ej, był dźwięk jak wytrąco... Co się odpierdzieliło? Przecież był dźwięk sygnalizujący, że on został wytrącony z równowagi. Po czym co się stało, zostałem pochwycony przez niego. O Boże, tam kolejny siedzi. Czyli są trzy tutaj na tak małym terenie. Dobra, widzimy się na miejscu. No i teraz jak najbardziej rozumiem już, dlaczego tutaj ten punkt łaski został umiejscowiony. Jeszcze w poprzednim odcinku tego nie rozumiałem, no bo wydawało mi się to skrót do tego miejsca, w którym byliśmy. Ale to jest coś zupełnie innego i to jeszcze mamy tutaj nie byle jakie wyzwanie, także punkt łaski ma jak najbardziej sens. Oddaję honor. Dobra, odzyskałem. Ale czemu on jest porośnięty w ogóle? Biedak. Nie wiem, czy zdążę. No niestety. W sam raz otrzyma obrażenia, nie? Łatwo jest go stosunkowo wytrącić z równowagi. To jest super informacja. Dwa na maksa załadowane ataki, ale zobaczcie,
jak słabo on się sam może ustawić, nie? No jeszcze żyjesz, naprawdę? Grubo. Jest! Atakiem z wyskoku dobity, 11 tysięcy! No, tutaj będą obrażenia, jeżeli nie zdążymy jakoś szybko przejść. No i patrzcie, nawet smar z gnilizny dostajemy, zakrwawione odchody i tak dalej. Widać, że to wszystko tu jest toczone tą szkarbatą z gnilizną. Dlaczego więc nie otrzymujemy tego statusu chodząc po tym? Nie wiem, może jest za płytko, ale nie narzekam. To jest naprawdę dobra informacja. Książka z przepisami wojowników nomadów. I zostałem zaatakowany przez bezimiennych białolicych. Czy bezimiennego białolicego? Okej. Okay. Dobra, to jest jedna osoba. To nie jest jakaś grupa. Ładnie wyszło. Aha, szybka broń. Ej, on wygląda trochę jak Barę. Serio. Podobne szaty, maska? Czyli sługa pana krwi nas zaatakował. Patrzcie, mamy białą maskę właśnie. Szatę medyka wojennego przerobioną. Rękawice medyka wojennego. Spodnie medyka wojennego. Cały ekwipunek generalnie. Zobaczmy opis. No i statystyki. Nie sądzę, żeby był jakiś rewelacyjny, ale... No właśnie, ale lekki przynajmniej. Zakrwawiona, lekko uśmiechnięta biała maska. Gdzie to jest uśmiech? Nie mam pojęcia. Noszona przez chirurgów wojennych, których zadaniem było tak naprawdę dobijanie z litości. Klątwa pana krwi ożywia jej właściciela, gdy leje się krew. Nieznacznie zwiększa siłę ataku, gdy w pobliżu ktoś krwawi. No to na mojego ekwipunku to raczej bez różnicy. Ja krwawienia nie nabijam. Zakrwawiona biała szata chirurgów wojennych, których zadaniem było tak naprawdę odbijanie z litości. Chirurdzy pana krwi nie potrafili ujarzmić przeklętej krwi. Tylko Waremu się to udało, ale on był wyjątkiem. Aha. Tu jest to samo. I tutaj również. O Boże. Ale upiornie moja postać wygląda w tym momencie. No i co możemy w ogóle zrobić z tego przepisu? Garnek roju ze sznurkiem. Trochę światło nie zaszkodzi. Na moment. Jak tu wejść? Na pewno nie ten sposób. O, tak można. Złote nasiono. I tak, serio, tam jest kolejny ptak, tu też jest ptak. Mamy chyba ścieżkę prowadzącą nas na ten szczyt, chociaż nie, nie widzę jej za bardzo. Okej. Zarażone psy. Podobnie jak ten ptaszor. Widać, że klątwa nie oszczędziła tutaj nikogo po prostu. Straszne. O kurde. O kurde. Widać, dobrze zrobiłem, atakując ich z konia. No widać po prostu, jakie ogromne obrażenia we mnie wchodzą przez ten lekki ekwipunek. Muszę to zmienić, bo w połączeniu z ciężką bronią to jest proszenie się o guza, nie? Tu chyba jeszcze jeden mam takie wrażenie. Nie wiem tylko, gdzie on się uchował. No, Lionela jest lepszy, ale... Chyba powrócimy do mojego sprawdzonego na razie patentu. Chciałem znaleźć jakiś lepszy ekwipunek w końcu też. Coś tu wyłazi? Co to jest? Patrz, potężny wróg. Wróg nie stoi na twojej drodze. Uważaj, kochana osoba. Dobra, na dole nie ma żadnej ścieżki. Okej. Okay. Musimy trochę to uspokoić. Mi się wydawało, że jest jakaś lokacja i na ścieżka czy coś takiego, ale nie. To jest po prostu objazd taki delikatny. I droga do tego ptaszora. Czy ja dokładnie zbadałem ten teren? Śmiem wątpić. A nie, jednak zbadałem dość dokładnie i nic tutaj nie pominąłem. Także możemy ruszyć dalej. W kierunku tego ptaka w takim wypadku.
Nic tam nie ma jakby co. Także nie ma co kombinować z wskoczeniem. Coś stało. Gdzie on poleciał? Co się tu pierdzieliło tutaj? No dobra, dla mnie to jest plus tylko, nie? Chyba, że z niego jakiś unikalny przedmiot był do zdobycia, ale wątpię, szczerze mówiąc. Także się go pozbyłem. Prawdopodobnie talizman. O! Tutaj? Tak jest. Talizman Świętego Smoka plus 2. Sprawdźmy go. Oczywiście wypadałoby je posegregować. Niezmiernie zwiększa negację świętych obrażeń. Talizman przedstawiający 3 złote starożytne smoki. Niezmiernie zwiększa negację świętych obrażeń. Starożytne smoki, które rządziły w pradawnych czasach poprzedzających złote drzewo, chroniłyby swojego władcę niczym żywy kamienny mur. Tym samym kształt smoka stał się symbolem wszelkiego rodzaju ochrony. No dobra. Patrz, okazja. Potem. Nie, no wydaje mi się, że to nie jest dobra ścieżka, kurde. To sobie ludzie jaja robią, ja. Wiesz, potem bym tych run nie zabrał stamtąd. O kurde. Ej, tu już mogli się bardziej postarać, bo dziwnie to wygląda, że lawa płynie na górę. Może taki jest zamysł, ale nie wiem, nie przemawia to do mnie coś. Okej, ale z tobą musimy się uporać. Nie uda się po cichu zakraść. Czy generalnie żal mi tych ptaków, nie? Bo widać, że zostały dotknięte klątwą i po prostu nie wiedzą, co się dzieje pewnie nawet i cierpią cały czas. O kurde. Jeszcze raz. Jest! Pięknie! Dostał nawet. To może... no nie, znowu go nie złapię, nie wiem czemu. Znaczy ja wiem, że trzeba czekać trochę, okej? Nie gram w tej gry parę dni, ale... znaczy tam już 11 lat, ale... prawie 12, ale... podszedłem i nie załapało mi tego ataku. Także musiałem się najpewniej troszeczkę nie tak ustawić, jak sobie to twórcy zaplanowali. Ej, tu jest jeszcze więcej tego wszystkiego. Ja cię kręcę. Ale serio, wiem jak działają ataki krytyczne, nie? Chociaż takich ataków krytycznych po wytrąceniu z równowagi to nie było początkowo, chociażby w Demon Souls to atakiem krytycznym była po prostu riposta albo backstab. Dobra. Dwa skoszone. Krew bestii po raz kolejny. Zawsze widząc ten przedmiot, takie skojarzenie z Bloodborne'em, że moglibyśmy jakiś... teraz sobie ten... wytworzyć loch, nie? Musimy stąd zawalczyć, nie ma innej opcji. O kurde. Jak się napatoczył! Może teraz się uda, co? O Boże, czemu się na łuk kurde, no czemu mi gra sama na łuk zmieniła? Serio nie wcisnąłem tego przycisku, nie wiem, że to spadem jest, czy co? Ja pierdzielę. Czułbym, że wcisnąłem specjalny przycisk, jak jest jak mi strzałka w prawo, nie wiem, co to się wydarzyło. Widziałem, że się na krzyżaku podświetliło to nawet, ale nie wiem czemu. Dobra, wreszcie się udało. Dobra, mamy cię. Jezu, trochę ryzykowne to było. Zważywszy na to, że byłem na hita w okolicy tutaj. Bezpiecznie nie jest. Co chwilę mamy jakieś erupcje, czemu? Aha, pewnie jakaś inwazja. Czy co? Nagle tu... o właśnie. Bezimienny znowu atakuje. Ha! O kurde, ale zrolował.
Ładnie. Ale otoczenie go nie zrani. Okej. Aha! No niewiele zostało do zrobienia. Pięknie. No, czyli gdybym się wykrwawił, to on by się wzmocnił i dopiero wtedy pokazał swój prawdziwy pazur, nie? 316, no. Nagrody są naprawdę symboliczne. Tym razem żadnego ekipunku również nie otrzymaliśmy. To chyba była taka po prostu druga szansa na to, żeby ekipunek zdobyć, tak mi się wydaje. Dlatego była ta inwazja powtórzona. O kurde. Zapomniałem, że tutaj nawala przecież. Czyli tak, możemy pojechać tam albo tędy. Nie myślę, że to znowu cholera będzie jakaś inwazja. No bez jaj, co się dzieje? Cześć przyjacielu. Okej. To jest dziwne. Znaczy rozumiem, że to jest miejsce dla nich najważniejsze i tutaj znajduje się ich pan krwi. To są jego słudzy wierni, ale aż tylu? Musi nie najeżdżać non stop? Bym powiedział, że ich celem jest trochę pozbawienie mnie moich butelek do leczenia, ale to też nie do końca prawda, bo one się świetnie regenerują po ich rozwaleniu. Aha, dobra, tutaj nie było przejść ścieżki, tutaj byliśmy, racja. No dobra, to jest git, możemy jechać w takim razie jedyną ścieżką tutaj na północ. Dobra, i wracamy teraz do tego punktu, gdzie były te bestie. O, tu było taki zapowiedź, że te ptaszory będą chyba. O Boże. Znowu wy. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze będzie do podniesienia, bo już to tak zwiedziliśmy ostatnio. I nie powiem wam, że gdyby struga była wolniejsza chociaż trochę, to ciężko by było w wielu sytuacjach. O, tu coś jest. Run bohatera. Na trzecim poziomie, nieźle. To naprawdę sporo run, więc warto takie coś podnieść. No dobra. Że to objechałem. Niczego więcej nie znalazłem. Możemy się stąd zbierać, myślę. A tak, teraz ci muszą wychodzić oczywiście. W sumie ten szkielet jakoś nie będzie za mną respił, także można ich zostawić na spokojnie. Powiedzmy, uznajmy to, że zabijając ich po prostu, no, naładowałem sobie butelki. Ała. To jest co, swojego właściciela prawie zabił. Ale jaja. A trzeba przyznać, że kurde, no, są mega wytrzymałe te bestie. I teraz tak, nie mogę jeszcze wejść w mapę. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego. Wiadomość. A są właśnie bardzo jakościowe wiadomości. Mauzoleum dynastii Mogulinów. Dobra, tutaj w sumie powinniśmy teraz to poeksplorować. Nadal nie mogę na mapę wejść, trochę mnie to irytuje. Nie wiem dlaczego w sumie, jak tutaj nie ma żadnego przeciwnika, ale siądźmy sobie, to na pewno rozwiąże ten problem. Podnóża mauzoleum dynastii. Musimy tak zrobić. I teraz tak. Wydaje mi się, te tereny całe tutaj były, to ogarnęliśmy. Te takie wyszarzone to są oczywiście niedostępne sektory i tam raczej nie wejdziemy. Jest tylko tak ciekaw jeszcze, jeżeli chodzi o nasze podziemne lokacje, czy ja tutaj zrobiłem, kurczę, wszystko. W tym miejscu mnie nie było. Nie wiem, co to jest za punkt na mapie. Zaraz. Czy ten punkt na mapie to po prostu... Aha, dobra. To jest po prostu wulkaniczny dwór. Tu chyba wszystko było. Tak, nawet ten korzeń wielki. Nie no, wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, jeżeli chodzi o te lokacje podziemne. Przynajmniej na ten moment. Nie wiem, jak tam dalej to będzie wyglądało.
Ale dobra. Chodźmy w takim razie tą ścieżką już. O. No tak. Wytrzymali niczym w Kaylee na początku. O kurde! Jeszcze wybuchają, nabijając krwawienie. To nie fajne. Zwróćcie uwagę, jak wytrzymali. Są trzy ataki, kiedy trzymam broń w dwóch łapach, nie? Co masz wymagane. To takie wybuchanie pośmiertne kojarzy mi się niesamowicie z malowanym światem Mariami z Dark Souls 1 i z przeciwnikami, którzy tam dominowali. Aha, ta chmura jeszcze mi nabija krwawienie po jakimś czasie. O Boże. To będziemy niesamowicie spowolnieni. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę! Oni sami też to potrafią robić, okej? No zróbmy tak. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie najwięcej... O właśnie, ofiar. Za sprawą jednego trafienia w historii tej serii. Niesamowicie satysfakcjonujące to było, muszę przyznać. Ała. Dobrze, oni jakoś tak nie wstają z martwych po chwili jeszcze. Tylko tego by brakowało. Boże, ilu ich tu jest? Znaczy, domyślam się, że nie ma sensu ich zabijać nawet. Krwawa róża. Bo oni nawet jakoś nie są specjalnie zainteresowani mną. Ani tych run nie dałem jakoś niesamowicie dużo. No, porównajcie do tych ptaków, nie? Ja wiem, że one są znacznie mocniejsze i tak dalej, ale jakiś przeskok. Tutaj nawet nie mamy 300 run, a ptak dawał ponad 11 tysięcy, nie? No to o czym mówimy? A tam można by wskoczyć, ale to nie ma żadnego sensu. Tak po prostu ktoś to wykombinował sobie i utrwalił wiadomością. Czaję. Wyjątkowo nieswoje się czuję pośród nich. Runa Numena. To żeby się prosiło, żeby nie, ktoś z nich podbiegł i mnie popchnął. Patrz, szczęście. Myślałem w pierwszej chwili, że będzie patrz, przejście. Ale nie, nie, nic tutaj nie ma. Czy każdy z nich może tak się aktywować? Żeby, wiecie, eksplodować z własnej inicjatywy? Chyba nie. Chyba jest jakiś taki drugi rodzaj tych przeciwników, którzy mają takie super zdolności. Nie wiem, jaki cel miałaby mieć ta walka dystansowa, szczerze mówiąc. O Boże, się czuję jak w tej katedrze oczyszczenia. Co to jest za świństwo? O kurde. Rzucicie się na mnie? Jak to zaatakuje? Pewnie, że tak! Czy to objazd? O. To jest niesamowite, nie? Żeby stworzyć taki system wiadomości, który przewiduje niemalże każdą ewentualność. Znaczy, chciałem go rozwalić, bo coś mi mówi, że może być jakiś przedmiot do zdobycia. Nie wiem, że będzie to spory zawód, ale spróbuję. Zgaduję, że ogień by robił świetne obrażenia, ale po 800 to też nie jest mało. O, proszę. Rozpaczkał się i to byłaby okazja, żeby go dobić. Tylko, że problem jest taki, że go sobie wrzuciłem na te nagrobki, przez co nie mam możliwości, aby go rozwalić teraz. Nie mam możliwości, żeby do niego podejść, te obrażenia krytyczne zadać, nie? Chyba, że go zrzucimy tymi atakami. Taki latający naleśnik teraz mamy, nie? Jakieś pęcherzyki tam są. Nie też... Właśnie w związku z tą chorobą to wszystko tutaj... Wygląda jak wygląda. Okej. Okay. Nie, to nie ma żadnego nawet punktu krytycznego. Chyba, że z drugiej strony, ale nie zauważyłem, żeby jakieś cząsteczki tam latały. Jak to zazwyczaj ma miejsce. Jest tak rozświetlony ten punkt. Dobra. Mamy cię. Wybuchniesz? Nie, po prostu znikniesz. 2400. No i jest jakiś przedmiot. Tylko, że kurde, nie zdobędę go. Czajcie, jakie chamstwo niedopracowane. Ja pierdzielej. Walczyłem tylko po to, żeby teraz nie wiedzieć, co tutaj jest do zdobycia. No nie wytrzymam. No po prostu nie wierzę w to. Tu co jest? Który się rzuci na pewno? Jakiś ołtarz? A tu jest ten przedmiot, tylko jeden?
klucz kamiennego miecza, dobra. Oho, oho, dobra, czyli droga powrotna. Normalnie jakbyśmy w jakimś Dead Space'ie byli, czy coś takiego się można poczuć. Lokacja iście... wyjęta z horroru. Krwawa róża. Serio, jedna chyba z takich mroczniejszych lokacji w grze. Patrzcie, ile ich tu jest, ja pierniczę. Wyznawców Pana Krwi. A my jesteśmy... u stóp mauzoleum. Prawdopodobnie chaos. Nie wiem, co tu jest, więc może lepiej na tarczy. Dobra, tu jest pierwsze przejście. A tu... tu nie ma żadnego przejścia. Dobra. To się wyjaśniło. O, o. Boże, ile to życia ma. Oho. Cały czas mi krwawienie nabija, w ogóle stanie w tym. Pierdziela się, strasznie długo ten efekt utrzymuje. Dobra, wyjdźmy z tego. Może po jego śmierci to zniknie chociaż. Boże, czy ja słyszę grającego gdzieś tutaj kupca? Oczywiście, że tak. Uważaj, wróg, ale z tyłu? Co? Prawdopodobnie sen. Ale i jaja, co? Dear, am I terribly sorry. Are you here as a customer? Co on sprzedaje? Materiał do tworzenia przedmiotów, krwawe róże, klucze. Wątpię, że z nich skorzystamy, ale niech będą. Zagubione popioły możemy kupić sobie, poszukujące strzały, bełty, piguły, no i gnijące palce, nie potrzebuję nic z tego. Must apologize. Ale kupiłem, spokojnie. Very little to offer. Oh, is there anything? Nothing that suits your taste, then. No jest przerażające. Ale nie dziwi się, że dostał na łeb, jak... O Boże, jak w takim miejscu jest. Co, on teraz tu się zrespił po tym, jak pogadaliśmy ze sklepikarzem? Dobra, przewrócony. Czyli klasycznie to działa, nie? Jeżeli możemy kolejna przewrócić, znaczy wytrącamy go z równowagi, to możemy go albo przebić od przodu, albo kolejnym atakiem go przewrócimy. Jezu, jakiś legendarny przedmiot mamy. Co to będzie? Inkantacja? Ron Władcy! Pan, a to niespodzianka. Ej, powiem wam, że takiego czegoś to się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie jakiś, wiecie, taki przedmiot do trofeum. Wewnątrz mieszkańców ziem pomiędzy tli się łaska, prawdziwy ślad złota. Użyj, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Runy kogoś, komu przeznaczone było stać się władcą, lecz po roztrzaskaniu eldyńskiego kręgu pozostało jedynie poczucie odległego obowiązku. Czyli ten tron to wcale nie jest taka dobra rzecz, a to by wychodziło. O Boże. Z czego oni w ogóle wyłażą, nie? Ciężko się z nimi walczy i są bardzo niewygodni, bo mnóstwo ataków wyprowadzają, plus nie wiemy, kiedy się możemy ich spodziewać, nie? Tak sobie wyłażą z niczego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale spostrzegłem, że mamy posąg Mariki aktywny tutaj. No faktycznie, tu można by wejść. Cenny przedmiot nie stoi na twojej drodze, ale wiadomość, niech będzie chwała. Proszę, niech będzie. No słuchaj, czy gra sobie po prostu. Myślę, że nie wiem, muzyka się zmieni jakoś czy coś. Jak w tym miejscu będziemy, ale nic z tych rzeczy. Uważaj z tyłu. Aha, no dobra, no to było akurat dość proste do zauważenia. Bo bardzo głośne to jest. To jego wyłażenie z ziemi. O! To krytyczne. Świetnie wyglądają w ogóle. Naprawdę podoba mi się ich design. Krwawa róża po raz kolejny.
A tu? Przyzywanie, walka dystansowa. O matko, ile ich tam jest. To jest początek, ja wiem, ale czy tu czegoś nie przegapiłem jeszcze? Nie. Dobra, czyli tak. Pójdziemy górą najpierw. A, tu koleś po prostu poszedł. Pewnie w trakcie walki i jakoś został tak zepchnięty do defensywy i został tam zabity. Nie wytrzymam tego. No miejsce nie jest najprzyjemniejszym do eksploracji, to fakt. Ale też jakimś dramatem nie jest. Kwiat o kwiat. Pytanie, czy zobaczyć dół, czy górę najpierw? Światło? Aha, czyli góra to pewnie wyjście. Miłość. Przed tobą łaska. Uważaj, krwawienie. Dobra, odpaliłem punkt łaski może najpierw. Czy chcesz najechać świat Białolicego Warego? O kurde. Czekajcie, dotkniemy łaski. Wejść do mauzoleum dynastii. Dobra, to zapamiętać trzeba. Nie wiem, czy chcę Warego zabijać, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to jest dobry wybór. Nie chciałbym sobie czegoś rozpierdzielić. A być może to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, nie? Aha. Czyli wszyscy chcą mnie zamordować. Jezus Maria. O kurde. Nie, naprawdę, jak w horrorze. Wielka upiorna konwalia! Proszę bardzo! Już wiem, po co tutaj warto było schodzić. Krewetka. Dobra. Ale tak, to chyba nie będziemy z nim walczyć. Trochę to się mija z celem. Chodźmy stąd. To się walczyć, nie będziemy ich wybijać, tylko po prostu się przebije przez to. Przez tę wrogą hordę. To nawet specjalnie w runach jakoś tam nie zostanie wynagrodzone. Dobra. Wydaje mi się, że to jest jedyna ścieżka, jaką mamy teraz tutaj do ogarnięcia. Moi drodzy, myślę też, że moglibyśmy na spokojnie w tym miejscu sobie zakończyć ten odcinek. Dajcie proszę znać, co sądzicie odnośnie Warego. Czy waszym zdaniem warto z nim zawalczyć w tym miejscu? Czy to jest jakiś taki jego koniec questa? Czy być może lepiej go nie atakować i ten quest może być poprowadzony w jakiś inny sposób? Nie chcę tego spierdzielić, także dajcie proszę znać, będę bardzo wdzięczny. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Myślę, że tutaj naprawdę już wielkimi krokami zbliżyliśmy się do zakończenia tej dynastii Mogłynów i najprawdopodobniej uda nam się ukończyć eksplorację, bo tu już trafiliśmy. No, ukończę po prostu w kolejnym odcinku, nie? A, tu jest ten uwięziony kupiec. Szkoda, że nie można go jakoś uwolnić, uratować czy coś, nie? No ale cóż. To by było tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało i tak. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Oczywiście z kolejnymi odcinkami. A tymczasem to by było tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem o 17:00 jak zwykle. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.